Słuchajcie, szwendam się po mieście i aktualnie jestem na jakimś warszawskim osiedlu i stwierdziłem, że może zajrzę do jakiejś piwnicy, zobaczę, jak ludzie majsterkują. O, całe szczęście, że tu jest klatka schodowa i jest otwarta. Także wchodzę. Strzelam, że powinienem iść na dół, więc pójdę na dół. Dobra, otworzyłem drzwi. Jest już światło zapalone. Witajcie, co tu się dzieje? Ej! Co tu się dzieje? Ja cię znam, ja cię znam z YouTube'a. Ja też cię znam z YouTube'a. No co ty mówisz? Cześć, Przemek jestem. Cześć, Norbert jestem. To my razem. Cześć! Co, no jest pomysł taki, żebym szukam ludzi w ogóle po piwnicach, którzy majsterkują. Nie, to tu takich nie ma. Nie, ja to idę. Chodźcie, zapraszam. Dobra, to ja wybiorę narzędzia. Dobra. A ty sobie wybierz coś z piwnicy, jakieś surowiec i półprodukty. Ty masz tak dużą tą piwnicę, że muszę tam zajrzeć trochę głębiej. Pierwsza rzecz, jaka mi się rzuciła w oczy, to taki profil aluminiowy. Dobra. Druga rzecz. Masz takie dwie deseczki. No, to jeszcze coś... Nie wiem, weź coś jeszcze znajdź. Może... O! Śrubka. Gwincik taki. Gwint, no w sumie. Dobra. Pręd gwintowany. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem w szoku. Naprawdę, super. No, no dobra, to my mamy deski do blatu, to dotniemy ramy. Mhm. Dobra. A co, masz jakiś wymiar? No tak... Do 3/4 uda. To czekaj, to zaznaczę. To jest dobre miejsce. No, to ci. Mamy ramę, mamy deski na blat, to teraz, tak, ukośnica już nam się nie przyda. A w deskach wywiercimy otwory. Otwory, nie dziury, tak? Tak jest. O, super wkrętarka. Aha. Oglądałem test w internecie tego, wiesz? No. I myślę, że da radę. 4? 3, 4. Mówiłem, weź drugie. No ale to jest 35, a to jest 25. Dobra, to będą dwa takie ten będą. Powiedziałbym, że to jest takie pragmatyczne. No. Dobra. Blacik mamy. Cholera, gwintu nie docieli. Uda się ty? Powinno się udać. Spędzimy resztę życia. Dobra. I potrzebujemy... Prądu. Prądu. I potrzebujemy dwa takie, tak? I one tak muszą mieć... Ile tak? Ze 30 cm. To ja robię. Dla samych efektów warto ciąć. Wow. No jest! Patrz.
Ale co mocujemy tu? No jak to jak? Na prowadnicach. No na pewno nie, na pewno ja ci wszystko wytłumaczę. Okay, bo na pewno nie wiem. Trzeba przeszlifować. Ty przeszlifujesz, ja pomaluję ramę na czarno i zaczniemy montować. Dobra? Dobra, dobra. No bardzo ładnie. To będzie na dole, a to będzie na górze. I to będzie na górze. Dobra. Ale to używamy na ten czas, ale nie denerwował. No dobrze. Przemuś wpadł. Na szybko, zupełnie na spontanie, bez planu, w oparciu o to, co on tam znalazł i przy tych moich skromnych zasobach narzędziowych. Coś nam się udało poskręcać, poskładać, trochę poszlifowaliśmy. Tak, nawet się udało uruchomić narzędzie z Biedronki, które ucięło pręt gwintowany. Tak, dokładnie. I nie zapaliliśmy zegarka Przemka, więc, tak. więc to też plus. No i co, słuchajcie, taka mała niespodzianka. Tak jak mówię, nie przywiązujcie się do jakości tego, bo to tak naprawdę na szybko skręcaliśmy. Farba jeszcze nawet nie wyschła wszędzie. Taki mały stoliczek udało nam się zrobić. Jakbyście chcieli, to oczywiście wrzucimy jeszcze plany. Będą w komentarzu pod filmem, więc śmiało będziecie mogli spróbować. No i to chyba na tyle. Życzenia jeszcze. Życzenia, tak. W związku z tym, że dzisiaj jest chyba 19 grudnia. Tak. Ja nie mam daty. Ja mam datę. Mam, tak. 19. 19 grudnia. To tak jakby prawie święta. I ja z taką świąteczną tutaj... Z kolędą przybyłem właśnie. Także chcielibyśmy wam życzyć samych dobrych rzeczy w tym przyszłym roku. Tak. Pełnych warsztatów. Tak. Głów pełnych planów. I świąt pachnących pomarańczami. O, to ja też tak. Tak, to ja też przyłączam się do życzeń i sam sobie też życzę. Odpocznijcie trochę. Od majsterkowania też odpocznijcie trochę. Spędźcie święta z bliskimi w spokoju. Jak lubicie w niespokoju, to w gwarze spędźcie święta, a my w przyszłym roku z wami bardzo chętnie jeszcze coś wspólnie zmajstrujemy. I wam coś ciekawego pokażemy. Do zobaczenia, cześć. Cześć, to ja idę tam. No, na razie. Na razie. A stolik zostaje u mnie. Kręcimy jakiegoś dubla? Nie no.